Siemanko, słuchajcie, w końcu doczekaliśmy się premiery Dragon Ball Z Kakarot, więc nie ma na co czekać. Trzeba zobaczyć, z czym to się je i czy gra jest tak dobra, jak zapowiadano. Na szczęście na konsolę jest wersja z napisami po polsku, tak jak widać, więc nie ma na co czekać. Dobra, zaczynamy. Krótkie streszczenie fabuły. Chyba nawet nie trzeba streszczać, bo mało znam osób, które nie wiedzą, co to jest Dragon Ball. でもしねえと生っちゃうかな今の俺がどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。 No i ładnie, od razu jestem rzucony na głęboką wodę. Dobra, tutaj mamy system sterowania. A może skupię się najpierw na unikach, na gardzie. Dobra. I tu jeszcze jest druga część. Mamy nawet paletę super ataków. Wiecie co, ja po prostu spróbuję nauczyć się tego sam. Nie będę teraz próbował tego zapamiętać. O, uniki już umiem, gardę trzymam. No, na razie jakoś to wychodzi. O kurde. Dobra. Zapomniałem o gardzie. Co teraz? Pokonany. Nie było łatwo, ale dałem radę. Amen, amen, amen.
No i dobra, zdobyłem nowy poziom. Ja w ogóle się nie orientowałem, czy tu jest jakieś drzewko umiejętności, jak będzie wyglądało levelowanie. Jestem bardzo ciekaw. Zaraz to wszystko ogarniemy. Sterowanie, w ogóle jak ten świat cały wygląda, ekwipunek. No i tak jak widzimy, fabuła zaczyna się od pokonania Piccolo. Czyli teraz ta saga z Raditzem i Vegetą powinna się zacząć. Znaczy nie powinna, bo przed chwilą się wyświetliło. この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。帰らないと母さんに怒られちゃうよ。悪いなごはん、ちょっと頭の中で強いやつと戦っててよ。強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん、ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつ。生まれ変わったピッコロ、オラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだ。もっと強くなって、あいつとまた戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃう。あー、いけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ父さん。ああ、そうだったな。じゃこの辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。張り切ってんなご飯のやつ。No, dobra, znowu jeszcze jakieś sterowanie się wyświetliło. Szybki pęd. Dobra, ja to zaraz wszystko ogarnę. Paleta pojazdu, wsiąść, wysiąść. Będziemy wsiadać. Przedmioty w terenie. W terenie da się znaleźć wszelkiej maści przedmioty. Wystarczy do nich podejść, by je automatycznie zebrać. By jednak podnieść ważny przedmiot, naciśnij kółko, kiedy będziesz w pobliżu. Dbaj o to, by
zbierać żywność, gdyż spożywanie jej na surowo wzmacnia statystyki, a jako składnik posiłków daje efekty wspomagania. Pomogą one w starciu z silnym przeciwnikiem, więc odżywiaj się regularnie. Dobre. Dobra. Zbierz trochę jabłek, pierwsze zadanie. Dobra, zobaczmy w ogóle jak to się steruje. Dobra, wiem już jak się biega. Trochę dziko na razie. Dobra, to są chyba te jabłka. Tu mamy menu główne, jest tak, przedmioty. Co to w ogóle jest? Dobra, gotowanie. Ultra mega pieczeń. Pęd bambusa. Dobra. Materiały jakieś, prezenty. Wydarzenie, regeneracja. Czyli mamy tylko coś do gotowania. Nie można tego sprzedać. Efekt posiłku plus 20 do życia przez 3 minuty. Dopalacz statusu. Plus 50 do ataku wręcz. Dobra. Tutaj mamy postacie. Zmiana niemożliwa, czyli będziemy mogli przeskakiwać, albo tutaj jest wsparcie, dobierać sobie do drużyny może naszych tutaj przyjaciół. No pewnie wszystko okaże się w trakcie. Dalej mamy postacie. Son Goku, poziom drugi. Opowieść. Dobra, to jest po prostu tak jak zadania i, to, i tym podobne. Społeczność, smocze kule, na razie nam się to nie wyświetla. A tu jeszcze mogę wejść w to? Mogę. Elegancko. O, bardzo fajnie to wygląda. Podstawowe perze, dopal statusu, efekt posiłku, podstawowa ki, całkowity atak wręcz, całkowita obrona. No fajnie te statystyki wyglądają. Drzewko umiejętności. Jest drzewko umiejętności. Co my mamy? Nieprzerwane uderzenia energii. Ręczne wymierzane pociski ki, które same się naprowadzają, co ułatwia trafienie. Mogą razić wielu wrogów. Chyba tym strzelałem nawet. I tylko to mamy rozwinięte. Tu mamy już Kamehameha. Papier, nożyce, kamień. A tak wręcz. Jeśli trafi, osłabia obronę wrogów. A ile tego jest? O kurde. O, ja cię kręcę. No sporo. Dobra, tylko że żeby to rozwinąć, co ja potrzebuję? Potrzebne kule Z. Aha, trzeba coś zbierać. Ja w sumie już to mogę rozwinąć. Dobra, na razie to zostawię. A to w ogóle co to jest? Plus 5% do obrażeń zadawanych ogłuszonym przeciwnikom. Przewaga mocy. Wybierz super ataki, który chcesz się nauczyć. Nie wiem, ja na razie może nie będę nic z tego tutaj klikał, rozwijał. Na razie się wstrzymam, zobaczę, mówię, z czym to się je, to wszystko. Paleta super ataków, tu jest jeszcze taka opcja. Super atak, kamehameha, uderzenie ciałem. Zdobyte super ataki. Dobra. Później zobaczę to dokładnie. Na razie skupmy się na zadaniu. Kurde, za szybko zbiegło. Gdzie jest w ogóle Gohan? Tutaj. A tutaj jest w ogóle jakiś wykrzyknik. O co tu chodzi? Dobra, ten wykrzyknik jest tutaj. Mój to skry. To pokni makazete.
しそうだな、ご飯。Ogólnie ta animacja wygląda bardzo fajnie. Fajnie się rusza ten Gohan mały. Tu jeszcze mamy mapę. Możemy zerknąć, jak to wygląda. Na razie dużo nie ma tutaj zaznaczonego. I tutaj jest legenda. Co my tu mamy? Jest gotowanie. Gotowanie? Nie wiem, co to jest w ogóle. Na legendzie tego chyba nie ma. Tu sobie zaznaczamy. Dobra. Na razie ta mapa niepotrzebna. Będziemy eksplorację robili później. Na razie się skupimy na tym pierwszym zadaniu. Wszystko pewnie będzie wytłumaczone po kolei. Kurczę, teraz jeszcze na ryby. Dobra, mam się trzymać blisko Son Gokana. Już od razu widać, gdzie mamy pójść. Jest znacznik. No szybciej. Gdzie jesteś? Gdzie ten Gohan zniknął? Gohan no jacy, dokąd idzie ma to da? No właśnie. Dobra, wracam tutaj. ご飯と一緒に行かないとな。ご飯のやつどこ行っちまったんだ。 No dobra, ale podchodzę tutaj i co się dzieje? Nic się nie dzieje. Na mapie. Mam iść tutaj. A gdzie ten mały brzdący? Tutaj jest. Naprawdę muszę się go blisko trzymać. しょうがねえな。じゃ、父ちゃんが抱っこして。わーい。いいよった。うん。わーい、高い高い。もう元気になったんか?さては父ちゃんを騙したな。甘いやがってしょうがねえな。
大きくなったら何になりてんだ。僕偉い学者さんになりたい。おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういやおめえ釣りは初めてだったな。そうだよ。よし、ここなら釣れそうだな。でもどうやって釣りするの？へへ、普通は釣り竿を使うけどな。オラが尻尾で釣る。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。オラも尻尾がな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんじゃ。早速釣りやってみ。じゃオラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。Dobra, możemy jeszcze porozmawiać. Dobra. Małe, ale kraby. Przedmiot do łowienia ryb. Nieznacznie zwiększa ilość przedmiotów otrzymywanych podczas łowu. Dobra. No i co teraz? Śmieszne to jest, ale no dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, no nieźle pomyślę. Niebieska ryba, złowiona. Zdobyte przedmioty. Chuda, duża ryba, mięsień płetwowy dużej ryby. Okej. これならきっと食い物の材料を集めたらなんか腹減っちまったな。魚もいっぺん、僕もちょっとね。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。さて魚焼くかな。Dobra, i mamy tak. Odpocznij, zjedz posiłek. Gdzie jest Gohan? No, został tam. No, wezmę zjedz posiłek. Gotowanie. Czyli to wszystko możemy ugotować, tak? Czy zjeść. Na przykład to tłusty stek z dużej ryby. Tłusty kawałek mięsa dużej ryby. Jego boski smak sprawia, że jest to potrawa ciesząca się wielkim zainteresowaniem wśród smakoszy. Aha, dobra. Czy musimy to wybrać? No zjem na przykład, co? No dobra, nieźle. Całkowicie, dobra, całkowicie odnowione wszystko. Kto? Jaba, sinsenna saka. Boku, tabe sugi taksan kuwanei to. Tochan mite ni okiku narenei zo. Kyou wa tanoshikatta ne, oto-san. ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから一緒にやろうな。うん、楽しみにし
Trzymano znaki duszy. Posiadasz następujące znaki duszy. Songoku, Songukan. Dobra. Co to są znaki duszy? To też trzeba będzie do tego dojść. Znaki duszy to przedmioty reprezentujące powiązania między konkretnymi postaciami, które można zdobywać w miarę postępu w grze. Wszystkie zdobyte znaki można przejrzeć w menu społeczności. Znaki duszy nie działają same z siebie, ale jeśli dodasz je do tablicy społecznościowej, zyskasz możliwość aktywowania umiejętności przydatnych podczas przygód. Masz Son Goku jako lidera społeczności wojowników Z i odblokowujesz nową tablicę społeczności. I wszystko nam po kolei tłumaczą tutaj. Na tablicach społeczności wybierasz twoje znaki duszy. Można je wybrać albo usuwać w każdej chwili, więc kiedy zdobędziesz nowy znak, pamiętaj, żeby wybrać go na tablicy społeczności. Żeby to zrobić, naciśnij X w menu znaków duszy i wskaż ten, który chcesz wybrać. Ok. Ranga społeczności. Ogólny poziom społeczności z ustawionymi znakami duszy wpływa na jej rangę. Kiedy ogólny poziom społeczności osiągnie określoną wartość, jej ranga zwiększa siłę, a ty otrzymujesz dostęp do kolejnych umiejętności społeczności, które pomogą ci w dalszych przygodach. Dobra. Znaki duszy posiadają poziomy społeczności wpływające na społeczność, do których je wybrano. Znaki bardziej pasują do niektórych społeczności, a do innych mniej. Wybranie ich dla określonej społeczności zwiększa maksymalny poziom społeczności. Zwiększenie biegłości zwiększy też poziom społeczności. Masakra. Dobra. Dawanie prezentów z ekranów znaków duszy w menu społeczności zwiększa biegłość społeczności. Kurde, dużo tego jest. Społeczność ma pozwalać ci aktywować społeczności, umiejętności społeczności, które pomogą ci w walce. Rozbuduj społeczność wojowników Z, jeśli chcesz bardziej koncentrować się na walkach. Po wybraniu pustego panelu naciśnij X, żeby wyświetlić znaki duszy. Dobra. Dobra, ale co teraz? Pokaż premię, opis znaku duszy. Po wybraniu panelu. Dobra. Aha. Dobra. Dobra, ustaw Songokana obok Songoku. Omemo kite tara tsuyoku naretsu. Aha, wykorzystanie premii podczas połączenia zwiększa poziom społeczności, ułatwia zwiększenie poziomu społeczności. Aha. Czyli w sumie to jest takie tworzenie jakby drużyny. Przyjaźni, biegłość, prezenty. Dobra, to jest mowa o tych prezentach. Podniesienie biegłości znaku do pewnego poziomu zwiększy też jej poziom społeczności. To, na którą społeczność wpłynie, zależy od przekazanego podarunku. Na przykład święty traktat sztuk walki zwiększa biegłość społeczności wojowników Z. Dobra. Teraz mogę podarować prezent. Tutaj mamy poziom społeczności i dostępne premie. Okej. Czy co to wszystko wygląda tak skomplikowanie, ale wydaje mi się, że jak to się ogarnie, to to wszystko nie jest takie trudne. Dobra, możemy jeszcze porozmawiać.
teraz tak, mamy opcję sprawdź dokładnie te okolice, wróć do domu. A ja sobie posprawdzam jeszcze te okolice. Dobra, i teraz tak, co? Mamy mapę. Sporą mapę. Myślę, że można zakończyć ten pierwszy odcinek w tym miejscu. W drugim troszeczkę zrobimy eksploracji tutaj wkoło w terenie. Zobaczymy, co tu jeszcze można zrobić, a później może pchniemy ten wątek fabularny do przodu i pójdziemy do domu z Gohanem. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.